Chcę mówić dzisiaj, przyjaciele, na temat człowieczeństwa. Człowieczeństwa, które jest niekoniecznie tak dobrze rozumiane. Bo wiecie, ja dużo mówię przeciwko humanizmowi. Humanizm to jest zaraza pierwszej ligi. Ale ja chcę, żebyście mieli głębokie zrozumienie, czym jest człowieczeństwo. Nigdy nie mylili człowieczeństwa z humanizmem. To nie można humanizmu, człowieczeństwa z humanizmem pomylić, bo to jest porażka. To jest porażka. Jednak to tu postawi, bo to nie wiem tutaj. A ja się tak odwraca, albo... Ewangelia Jana 19:4-5. Ewangelia Jana 19:4-5. A Piłat wyszedł znowu na zewnątrz i rzekł im: oto wyprowadzam go do was, abyście poznali, że w nim żadnej winy nie znajduje. Wyszedł więc Jezus w koronie cierniowej i w płaszczu purpurowym i rzekł im Piłat: oto człowiek. Oto człowiek. Po pierwsze, żadnej winy w nim nie znajduje. Co to znaczy? W człowieczeństwie nie ma winy. W człowieczeństwie nie ma winy. Nie ma winy. W prawdziwym człowieczeństwie. Zobaczycie, co to jest prawdziwe człowieczeństwo. Po drugie, Jezus wychodzi w cierniowej koronie i w płaszczu szkarłatnym. To król. Król nieuznany przez świat. To król wszechrzeczy. W koronie i w płaszczu, w atrybutach władzy. Są trzy główne atrybuty władzy w Biblii. Korona, płaszcz i berło. Jest też czwarty atrybut, który pojawia się w porach wojny. To jest włócznia. To jest włócznia. Czasami kij, ale częściej włócznia. A więc widzimy, że przede wszystkim nie ma tu żadnej winy. I widzimy, że jest to królewskie. Że człowieczeństwo jest królewskie. Oto człowiek. Oto człowiek. Człowieczeństwo jest bez winy i człowieczeństwo jest królewskie. Słowo tutaj użyte jako człowiek. To jest greckie słowo anthropos. Ciekawe słowo, ono się składa z dwóch wyrazów, anter i oktanomai. Anter to jest człowiek, tak to jest czytane, anter to jest człowiek. Oktanomai to jest ukazany, objawiony, a więc antropos to jest objawiony jako człowiek, to się tak dokładnie czyta. Antropos to jest objawiony jako człowiek. Teraz chcę, żebyście zajrzeli do pierwszej Mojżeszowej, do Księgi Rodzaju 1:26. Potem rzekł Bóg: uczyńmy człowieka na obraz nasz, podobnego do nas, i niech panuje nad... i niech panuje. Potem rzekł Bóg: uczyńmy człowieka na obraz nasz, podobnego do nas, i niech panuje. Pierwsza informacja o Trójcy Świętej, jak ktoś chce kiedyś ze świadkami Jehowy rozmawiać. To pokażcie im, co jest w ich Bibliach napisane. Jak będą ci mówili, że Bóg nie jest Trójjedyny.
A 27 werset mówi tak: i stworzył Bóg człowieka na obraz swój, na obraz Boga stworzył go, jako mężczyznę i niewiastę stworzył ich. A więc widzimy, że antropos, człowiek, tak? Czy też twór objawiony jako człowiek, to co to jest? To Bóg na ziemi. Człowieczeństwo to wyrażenie się Boga na ziemi. Bóg nie wyraża się na ziemi inaczej jak przez człowieka. Rozumiecie? To jest bardzo ważna informacja. Pamiętacie najczęstszy przydomek Jezusa, którym się posługuje? Jaki? Amen. Syn człowieczy. Rozumiecie? Syn człowieczy. Człowieczeństwo to zbiór cech charakteryzujących człowieka. A więc człowieczeństwo to Bóg na ziemi wyrażalny w określoności, który się wyraża w określonych cechach. Człowieczeństwo, przyjaciele, to jest Bóg na ziemi, który się wyraża w cechach konkretnych. W cechach. Człowiek w swojej idei jest Bogiem na ziemi. Taka jest idea człowieka. Bóg stwarza Adama i Ewę, pierwszych ludzi, po to, żeby byli jako On, jako bogowie. Rozumiecie? On nie stwarza sobie człowieka, żeby człowiek mu był do pomocy, żeby człowiek wykonywał różnorakie jego dzieła, znaczy jego wytyczne. Bo od tego ma aniołów. Aniołowie, oni od tego są. Oni wykonują polecenia Boże. Ale człowiek jest kimś większym. Kimś o wiele potężniejszym. Powstaje pewien twór. Twór, który jest zachwycający. Zauważcie, że zaczyna ten twór być atakowany przez szatana. Dlaczego szatan atakuje ten twór? Bo ten twór jest jako Bóg. Szatan jest przez Boga odcięty od nieba, odcięty od władzy. Kiedy szatan atakuje człowieka, tak? To w swoim czarnym sercu atakuje Boga. Atakuje Boga. Wiesz, dlaczego szatan tak nas nienawidzi? Bo Boga w nas widzi. Wiesz, dlaczego szatan nienawidzi twojego życia? Bo Boga w tobie widzi. Bo jak patrzy na twoje życie, to mu się przypomina, jak dostał kopa w dupę i wyleciał z nieba. Rozumiesz, o co chodzi? Dlatego on tak cię nienawidzi. To nieprawda, że on ma jakiś inny powód. On ma właśnie taki powód. On Boga w tobie widzi. A im bardziej jesteś człowieczy, tym bardziej jesteś przerażający. Wiecie, na czym polega proces mojego uświęcenia? Że staję się człowieczy. Im dłużej chodzę z Bogiem, tym jestem bardziej człowiekiem. Ja się dałem kiedyś wkręcić przez różne religijne ruchy, że im dłużej ja będę chodził z Bogiem, tym ja bardziej będę jakiś taki enigmatyczny, taki jakiś... O, to się nazywało, że ja bardziej będę duchowy. Dzisiaj to ja wiem, że to nie ma nic wspólnego z duchowością. Rozumiecie? W ogóle nic. Nic, nic, nic. Jeden mój znajomy, obecnie jest pastorem za granicą. Wtedy jak pojechał, niektórym z was to opowiadałem, pojechał na misję, zjechał kawał Rosji, aż po całą tajgę, zakładał kościoły w koloniach karnych, tysiące kilometrów od Polski. Jak wrócił do Polski po latach bycia tam jako misjonarz, gdzie jeździli razem z żoną, z takim starym samochodem, opowiadał mi, że mówi: dzieci moje, to dla nich było normalne, że parkujemy gdzieś naszym samochodem, wychodzą, myją się w śniegu. Rozumiecie? W ogóle tak się wychowywały ich dzieci. I on wrócił do Polski i spotkał się z dwoma swoimi kolegami. Kiedyś każdy z nich chciał służyć Bogu. I on pojechał na misję, a tych dwóch poszło
na uczelnię teologiczną. I jeden z nich, i on się z nimi spotkał. I ten jeden jego kolega mówi: witaj Mirku, opowiadaj. A Mirek mówi: co ty? Mówi: pedałem zostałeś? On: no Mirku, wiesz o co chodzi? Mirek właśnie wrócił z zakładania kościołów w koloniach karnych. Rozumiesz, o co chodzi? A ten mówi do niego tonem, którego nie miał wcześniej, a po Akademii Teologicznej mu się zmienił ton. Jaja mu wycięli. Toś to chirurgia, człowiek. Idziesz na Akademię Teologiczną, proszę ciebie, i koniec. O chłopie. Witaj Mirku. Co u ciebie? Rozumiesz, o co chodzi? Ależ bracie, uchodziłem przez ostatnie lata codziennie z życiem, gdyż chcieli mnie zarżnąć jak wieprza, za to, że głosiłem Chrystusa. Religia od człowiecza! Od człowiecza! A humanizm rysuje fałszywy obraz człowieka i mówi: oto człowiek. Nie! Oto człowiek! Zostało powiedziane o kim? O Synu Bożym. Oto człowiek! Oto Bóg w ciele! Bóg w ciele! To, co było założeniem Boga od początku. Bóg w ciele! Adam z Ewą to miał być Bóg w ciele. Rozumiecie? Chrystus, On wchodzi w to miejsce, w którym Adam z Ewą mieli być. To z Adam z Ewą spieprzyli temat i Chrystus przyszedł, żeby to naprawić, żeby to zmienić. Ale to było to samo. Ostatni Adam, ostatni Adam, ostatni Adam. Zamyka erę fałszywego człowieczeństwa i zostaje przedstawiony przez prokuratora Judei. Oto człowiek. Sam diabeł nazywa go po imieniu. Rozumiecie? Człowiek w swojej idei jest Bogiem na ziemi. To grzech zachwiał tę ideę i dlatego musiało zaistnieć dzieło odkupienia. Ale ta idea nadal jest tą ideą. Człowieczeństwo to jest coś, co my mamy i w czym mamy się rozwijać. Jezus Chrystus nie tylko zamknął sprawę upadku człowieka, ale również wzbudził swoją osobą wzorzec człowieczeństwa. Mamy wzorzec człowieczeństwa. Wzorzec. My nie potrzebujemy innego wzorca. Jak ty chcesz być prawdziwym człowiekiem, to ty masz wzorzec. Wzorzec. Rozumiesz? Będą ci zarzucać, że jesteś antyhumanistą, że jesteś niereligijny. Będą ci zarzucać, że jesteś inny niż społeczeństwo uznaje, że powinieneś być. A ty po prostu jesteś człowiekiem. I w człowieczeństwie masz się poszerzać. Jezus to wzór człowieczeństwa. Jezus to wzór człowieczeństwa. Człowieczeństwo to Chrystusowość w praktyce. Czym jest człowieczeństwo? To Chrystusowość w praktyce. Chrystusowość. Dlatego On mówi, tak? Że będziecie wykonywali dzieła, które ja wykonuję, jeszcze większe. Bo ja idę gdzie? Do Ojca. W ogóle wy wiecie, kto siedzi na tronie Boga dzisiaj? Człowiek! Na tronie Boga siedzi człowiek. Na imię ma Jeszua. Rozumiecie? Cieśla z Nazaretu. Człowiek! Oto człowiek. Człowieczeństwo
mylone jest z cielesnością. Przyjaciele, cielesność to manifest psychofizyczności nad duchem. A człowieczeństwo to kompleksowe manifestowanie Boga na ziemi. To jest wielka różnica. Cielesność jest prosta do zdiagnozowania. Jasne wie, zaś są uczynki ciała. Jak ktoś mówi, nie wiem, czy to z ciała, czy to z ducha. Ja mówię, list do Galacjan sobie otwórz. Bez głębszego objawienia się nie wytężaj na objawienie, tylko tu jest napisane tak. Skup się na głębszych sprawach Bożych, a w takich nie szukaj objawienia. Bo tutaj to objawienie jest napisane. A rozumiesz, o co chodzi? Jawne zaś są uczynki ciała. Mianowicie. I tu są wymienione te uczynki ciała. I jak ci się będzie chciało zainwestować w słownik, rozumiesz, 180 zł może ci życie zmienić. 180 zł. Słownik se kup. Grecko-polski. Weź se usiądź i se poczytaj. Wszeteczeństwo. Taki uczynek ciała. Tak? Greckie słowo, piękne słowo, porneo. Ładne słowo. Prawda? Między innymi od tego słowa jest pornografia i wiele innych bardzo sympatycznych grzechów. Tak? Ale głębia słowa porneo, ja nie będę tych uczynków czytał, bo ja nie mam na to czasu, bo sami umiecie to przeczytać i możecie zainwestować 180 zł w słownik. Głębia słowa porneo dokładnie oznacza, że człowiek sobie idzie drogą i jest rzeka z jednej strony, przez rzekę przechodzi most. Ale człowiek widzi ten most, natomiast podejmuje decyzję, że nie przejdzie mostem, tylko przejdzie sobie rzeką. Dokładnie słowo porneo oznacza przejść na drugą stronę w nielegalny sposób. Czyli osiągnąć coś, co masz założone, w nielegalny sposób. Rozumiesz, o co chodzi? Porneo. Porneo. Osiągnięcie czegoś w nielegalny sposób. Rozumiesz? Akurat tu jest, najczęściej to jest używane do sfery seksualnej, ale to jest o wiele głębsze. Kiedyś ktoś mnie zapytał, no to dokładnie na czym polega to, że ktoś jest wszetecznikiem? To zupełnie na... Ja mówię, wiesz co? No wszetecznik ma to do siebie, że chce się podobać wszystkim, a oblubieniec jednej. Dokładnie to samo, wszetecznica chce się podobać wszystkim, a oblubienica jednemu. To proste zobaczyć. To proste. Siadasz sobie i zadajesz sobie pytanie. Czy na przykład chcę, żeby moje ciało kręciło tylko mojego męża, czy chcę, żeby moje ciało kręciło wszystkich chłopów dookoła? Jeżeli chcesz, żeby kręciło wszystkich chłopów dookoła, jesteś wszetecznicą w swojej duszy. Jeżeli nie chcesz, chcesz, żeby twoje ciało kręciło tylko twojego męża, jesteś oblubienicą. Takie dwa rodzaje. W ogóle koniec. To proste sprawy, wiecie, to nie trzeba głębokich objawień mieć jakichś. Trzeba Biblię poczytać. A więc cielesność to manifest psychofizyczności nad duchem. A człowieczeństwo to kompleksowe manifestowanie Boga na ziemi. Kompleksowe. Chrześcijanie mają tendencję do przeduchawiania zjawisk. I wy o tym wiecie. Przeduchawianie. Ja też byłem przeduchowiony kiedyś. Musiałem pokutować z przeduchowienia. Boją się być ludźmi. Boją się człowieczeństwa. Chrześcijanie się boją człowieczeństwa, bo mówią to cielesność. Nie. Cielesność jest jawna. Rozumiesz? Ludzie myślą, że kompleksowe życie na ziemi burzy ich duchowe doznania. Ludzie myślą, że kompleksowe funkcjonowanie na ziemi, czyli prezentacja Boga na poziomie ducha, duszy i ciała, to jest coś, co jest w ogóle
co ich zubożyja. Mówią, ja tak w duchu, tylko ja tak w duchu, w duchu. Ja czasami jak słucham ludzi, mówię, a jak ty w duchu, bo mnie to ciekawi, co ty w tym, o co chodzi z tym duchem? Jak to w duchu się robi siku? Poucz mnie, cholera, bo chcę wiedzieć. Ja bym się chciał dowiedzieć takiej w ogóle nowinki technicznej. Jak to zrobić, jak się robi siusiu w duchu? Że robisz siusiu i modlisz się innymi językami do tego i wtedy takie połączenie tych dwóch rzeczy to powoduje, że to jest duchowe zjawisko. A jak po prostu się odlejesz zamkniętymi oczami rano, to nie jest duchowe, tak? To jest co tu jest. Zobaczcie, jaka histeria jest u ludzi. Histeria, histeria, histeria. To w ogóle o co chodzi? Rozumiesz? Bóg jak mi się kazał obrzezać, to od razu im numer zrobił na samym początku. Mój będziesz robił siusiu, sobie przypomnij, że jesteś w ogóle moim dzieckiem. Akurat spojrzysz w te miejsce, które najmniej ci przypomina Boga. Obrzezać im się kazał. Nie kazał mu wziąć ucho jakoś, czy palca kawałek, rozumiesz? Bo na pletek mówi sobie, obetniesz tam będziesz. Już. Od razu rozwiązał to na początku, nie? Dzisiaj co to ciało? Ja mówię, bzdury. Ludzie tkwią w iluzjach o duchowości. Rozumiecie? W iluzjach. Nie robią prostych rzeczy. Prostych rzeczy. Nie biorą się za pracę, bo mówią, to jest cielesne. Albo mówią, o, mnie tylko wystarczy tyle, żeby związać koniec z końcem. Ja mówię, ty. A pieniądze do kościoła, to co będziesz? Skąd będziesz? Co ty uważasz, że co? On się patrzy na mnie, jak sroka w gnat. Ale to duchowe jest takie. Ty jesteś duchowny, ja mówię, co, że jak ja jestem duchowny, co mam robić? Przynieś mi pieniądze, bo nie mam co jeść. Tak, jestem duchowny właśnie. Tak? Żyję z twojej kieszeni. Prosto jak drut. Rozumiesz? Jak chcesz, żebym był lepszym duchownym, to dawaj mi więcej pieniędzy. Tak? Będę lepiej jadł i bardziej o siebie dbał. Jak nie będziesz mi dawał dobrych pieniędzy, to umrę z głodu i trwam po duchownym. Koniec. Ty. No rozumiesz, to banalne historie w ogóle, tak? Banalne. W ogóle, ale zobacz, co robią ludzie sobie z głową. Nie, on mówi, tylko będzie pracował tak bardziej, ja bardziej duchowy jestem. No bardziej duchowy jesteś. Tak? Ludzie, musicie duchowość równać z człowieczeństwem. Nie ma innego przejawu realnej duchowości na ziemi. To jest kompleksowe, kompleksowe. To bycie człowiekiem oznacza bycie duchowym. To bycie człowiekiem. Tym oddaje się chwałę Bogu na ziemi. Człowieczeństwem. Rozumiecie? Człowieczeństwem. Prawdziwym człowieczeństwem. Ludzie Boży, tak jak powiedziałem, mylą też człowieczeństwo z humanizmem. Humanizm to jest podnoszenie wypaczonego homo sapiens do rangi bóstwa. To jest humanizm, to jest homo sapiens jest wypaczony, cały system, tak, człowieczeństwa został zniszczony i to coś, tak, to coś musiało zostać przybite do krzyża. Ale filozofia tego zjawiska dalej sobie funkcjonuje i to jest humanizm. Natomiast dalej jest zdrowe człowieczeństwo, czyli istnieje humanizm, tak? Czyli podnoszenie upadłego homo sapiens do rangi bóstwa, prawda? Upadłego homo sapiens. Na przykład dzisiaj homoseksualizm, to nie ma żadnego problemu, możesz sobie wybrać płeć. Dzisiaj się rodzisz się, proszę ciebie, płeć sobie wybieram. Tak? I normalnie się urodził chłopiec, ale proszę ciebie, on sobie wybrał, że dziewczynka. Ja tutaj robię różne rzeczy, załatwił się sprawy, to obciął, tam przyszył, prędzej mnie i on dziewczynka jest teraz. Mosę wybrał. Ale do chyba 79 roku, proszę ciebie, homoseksualizm był uznany przez Międzynarodowe Towarzystwo Psychiatryczne za chorobę psychiczną. Człowieku, normalnie to było uznane za chorobę psychiczną. Teraz schizofrenia, dwubiegunówka, tak? W ogóle się szło do lekarza i się normalnie mówiło, że ciebie jestem homoseksualistą, proszę mi dać jakieś proszki. Tak? Dzisiaj się idzie do lekarza, proszę ciebie,
A lekarz do ciebie mówi, słuchaj, czy mogę pomóc? I koniec. Dzisiaj to jest dobrym tonie, proszę ciebie. Lekarz, psychiatra, homoseksualista. Ho, on bardzo dobrze rozumie. Obydwie płcie. Rozumiesz? Cóż za szaleństwo. Rozumiecie, że na przykład my nie wiemy, czy za 30 lat, tak? Chory system homo sapiens nie uzna pedofilii za normalną rzecz. Ostatnio słuchałem wypowiedzi jednego księdza. Ja różne rzeczy słyszałem, naprawdę, ale ten gość mnie w ogóle zwalił z nóg. On mówi tak. Ja uważam, że dzieci, że ludzie w różnym wieku zaczynają inicjację seksualną. I bywa, że są dzieci, które mają potrzeby seksualne i rodzice winni je zaspokoić. Ciąco. Dobrze, że ja jestem po dobrej stronie mocy. Ja dziękuję za to Bogu osobiście. Że to człowiek już na dobrą stronę mocy przeszedł. W tych gwiezdnych wojnach. Ksiądz. Normalny, czynny ksiądz. On się wypowiada w ten sposób. Rozumiecie? Ja nie wiem, co będzie za 30 lat. Bo 30 lat do tyłu homoseksualizm był chorobą psychiczną. Dzisiaj homoseksualizm jest ogólnie uznany za normalną rzecz. Przez upadły system zwany humanizmem. Rozumiecie? To jest system, który podnosi upadłość homo sapiens. Podnosi to. Za 30 lat może będzie legalne to, że się na przykład ktoś idzie pieprzyć z psem, rozumiesz? I można wykorzystywać seksualnie dzieci. I to będzie normalne, możesz sobie wybrać, proszę ciebie. Może będą śluby dawać, człowieku, komuś i psu. Ja nie wiem. Może będzie kościół, gdzie będzie można pojąć za żonę krowę na przykład, rozumiesz? Ja nie wiem, bo ja na to, co patrzę, to ja patrzę na system upadku. Na co ja patrzę? Na system upadku. A humanizm, tak? Tworzy do tego filozofię określone. To jest humanizm. Nie mylcie człowieczeństwa z humanizmem, dobrze? Nie mylcie. Oto człowiek. Człowieczeństwo ma na imię Jezus. Oto człowieczeństwo. W ogóle Jezus był normalny. Jezus miał prosto. Rozumiesz? Dzisiaj by się ubierał w tej firmie. Rozumiesz? Dobra polska firma, dobre dresy robi. Jezus taki był. Prawdziwy człowiek. On miał normalnie. Normalnie. Jezus stanął, Piłat jak go wziął, to mógł doskonale powiedzieć, oto normalny. Oto norma. Norma. Norma społeczna, norma polityczna, norma. Oto norma, oto człowiek. A więc nie mylmy człowieczeństwa z humanizmem. Humanizm jest przeklęty. I torpedujmy humanizm. W ogóle nie zostawiajmy na nim suchej nitki. Tak samo jak z religią. Rozumiem, do spodu. Niech płonie. Ale czcijmy człowieczeństwo. Czcijmy je. I głośmy o tym, i mówmy te rzeczy. I w sobie rozwijajmy człowieka. I bądźmy ludźmi. Ludźmi. Nie odrealniajmy się. Nie bądźmy odrealnieni. Ja patrzę na odrealnione rzeczy. To się wszystko przyklepuje proroctwami i różnymi dziwnymi objawieniami. Dlatego, że ludzie nie chcą słyszeć, tak, o tym, że mają dążyć do człowieczeństwa. Człowiek się składa z ducha, duszy i ciała. I to jest człowiek. Duch, dusza i ciało. To się łączy ze sobą. Rozumiecie, nie? To się łączy. Duch zarządza duszą. Dusza zarządza ciałem. W duchu kontaktujemy się z Bogiem. W duchu funkcjonuje cały system intuicji, czyli proroczego oglądu. W duchu jest sumienie, które mówi nam, co jest dobre, a co złe. W duszy mamy emocje, które mają być leczone i poddawane duchowi. W duszy mamy myśli, które mają być przemieniane Bożą prawdą, tak? I być pod kierownictwem ducha. Tak? W duszy mamy ośrodek decyzyjny, tak? Który ma funkcjonować zgodnie z tym, co mówi do nas duch. Nasze ciało ma wykonywać, tak, polecenia zdrowych dusz. Oto człowiek od początku do końca, od głębi po warstwę zewnętrzną. Oto człowiek.
Balans. W człowieczeństwie jest balans. Balans. Ludzie nie rozumieją tego. Ile małżeństw, ja dopiero zacząłem o tych małżeństwach, ja dostałem tyle zwrotek, jak ludzie zostają wyswobodzani, tylko o tym, jak się dowiedzieli, że różnice są. I przestali doszukiwać w ogóle się rzeczy spójnych między mózgiem kobiety a mężczyzny, bo tam niewiele jest spójności. Rozumiesz? Czy przestajemy doszukiwać rzeczy spójnych i jesteśmy szczęśliwi. Okazuje się, że to jest, aha, to jest niespójne. W porządku. Ale ja będę o tym dalej mówił, ponieważ mnóstwo małżeństw rozwala się o to, że ludzie są odczłowieczeni. Odczłowieczeni są. Rozumiecie? Ja czasami, jak z małżeństwami rozmawiam, mówię, o czym wy rozmawiacie w domu? O czym? Co wy w ogóle robicie? Co ty robisz? Bo prorokujesz do męża, tak? Prorokujesz. No, prorokuję, bo jestem prorokinią. Mówię bardzo dobrze, mówię. Ty od jutra będziesz prorokować w stringach. A stringi? Nie masz? To masz zadanie od duszpasterza sobie kupić. Kilka sztuk. I pójdziesz tak prorokować do niego. Zobacz, jak on aż nie proroctwa przyjmować. Człowieku, on się tak otworzy na proroctwa, to ho, 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 inny człowiek będzie. Inny człowiek. Inny. Czy taki otwarty na proroctwa, że nie pytaj. Rozumiesz? Bo tu człowieczeństwa trzeba do małżeństwa. I nikt nie mówi, żebyś ty nie prorokowała. Prorokuj. Ile wlezie prorokini. Tak? Tylko bierz przykład z Jeremiasza i ubieraj się w odpowiednie rzeczy. Jeremiasz jak chciał konkretnie zaprorokować, to się konkretnie ubierał. Ty też się konkretnie ubierz i iść prorokować. Tak? W ogóle się zmieni małżeństwo twoje. Ale jak ty zaczynasz prorokować, proszę ciebie, rozumiesz, wiesz, z cyklu, wiesz, 60-letni facet z wąsami, no to sorry, to nie dziw się, że on nie przyjmuje proroctw. List do Filipian 2:5-7. List do Filipian 2:5-7. I tak. Takiego bądźcie względem siebie usposobienia, jakie było w Chrystusie Jezusie. Który chociaż żył w postaci Bożej, nie upierał się zachłannie przy tym, aby być równym Bogu. Lecz wyparł się samego siebie, przyjął postać sługi i stał się podobny ludziom, a okazawszy się z postawy człowiekiem. Co zrobił? On się, i znowu słowo antropos, on wszedł w głębie człowieczeństwa. On usprawnił człowieczeństwo. I Słowo Boże mówi, bądźcie takiego względem siebie usposobienia. Chcecie, żeby wasze miłosne relacje rosły? Bądźcie dla siebie ludźmi, bardzo was proszę. Ludźmi. Bądźcie ludźmi dla siebie. Nie bądźcie dla siebie kimś innym. Prezentujcie człowieczeństwo. Człowieczeństwo. Być takiego usposobienia, jakie było w Chrystusie Jezusie, który okazał się z postawy człowiekiem. Te słowo postawa to greckie słowo szema. I dokładnie oznacza posiadać kształt. Jezus prezentował prawdziwe człowieczeństwo. On pokazywał kształt człowieczeństwa. I Bóg do nas mówi, bądźcie dla siebie takimi, jakimi zobaczycie w Jego cechach. W Jego cechach. Zobaczcie, jaki On był. On był niesamowity. On w ogóle... Ja wiem, że ja się staję do Niego podobny. W ogóle wiem. Nikt nie musi tego mówić, bo ja to wiem. Ja się do Niego staję coraz bardziej podobny. Chcę tak i tak mam. Zaczynam nie znosić tego, co On nie znosił. Kochać to, co On kochał. Zaczynam mieć emocje do Niego podobne. Zaczynam się wkurzać na to, na co On się wkurzał. Śmiać się z tego, z czego On się śmiał. Zachowywać się jak On. W ogóle Jego poczucie humoru zaczynam mieć.
Rozumiesz? Zaczynamy mieć jego poczucie humoru. Ja w ogóle widzę te rzeczy. Ja widzę, bo ja go obserwuję. Obserwuję go w swoim duchu, obserwuję go w Piśmie Świętym. Jezus dał nam przykład bycia człowiekiem. Duch Święty chce, abyś zapragnął być takim człowiekiem jak Chrystus. A wtedy On będzie mógł takim Cię uczynić. Zapragnij dziś. Powiedz, Panie Boże, ja pragnę być takim człowiekiem jak Chrystus. Ja nie chcę inaczej. Mnie nic innego nie obchodzi. Chcę być takim człowiekiem jak Chrystus. Takim człowiekiem. Nie bój się tego powiedzieć. Chcę być takim człowiekiem jak Chrystus. Powiedz, Duchu Święty, przemieniaj mnie w takiego człowieka, jakim był Chrystus, kiedy chodził po ziemi. Być na obraz Boga, ludzie, to nie jest być na obraz Boga, którego nie widać. Być na obraz Boga, to być na obraz Boga, który się pokazał. Jak On się pokazał? Jako człowiek, doskonały człowiek. Duch Święty będzie Cię przemieniał w takiego człowieka. Rozumiesz? Twój duch już jest Chrystusowy. Tak? Ale to nie jest kompletne. To niekompletne. Idź dalej, idź głębiej. Mów, ja chcę być kompletnym człowiekiem na tej ziemi. Ty się nie martw, kim ty będziesz potem w niebie, a kiedy ciało dostaniesz inne, człowieku. Będziesz zasuwał 300 tysięcy kilometrów na sekundę. Będziesz zasuwał tak, że jak Bóg pomyśle, to ty tam będziesz. Rozumiesz, o co chodzi? Będziesz szybszy niż anioł, to cię strzeże. Nie przejmuj się. Ale jesteś na ziemi dzisiaj, okej? Okay? Na ziemi. I to na ziemi masz wyrażać się jako człowiek. Ja nie wiem, jak ty się będziesz wyrażał później. Mnie w ogóle to na razie nie obchodzi. Ludzie, wiecie dlaczego idzie mi w życiu? Bo ja żyję systemem odcinkowym. Słowo honoru. Ja żyję od A do B. Ja takie punkty sobie realizuję. I mam taki teraz punkt, taki duży. Taki, to mam taki punkt, że się na tej ziemi żyje. Mam taki punkt. Ja nie wiem, co tam będzie później. Znaczy, trochę wiem, ale nie skupiam się na tym. Dlatego też ja nie nauczam o różnych rzeczach was, bo po co to nauczać, jak to będzie w niebie? Ty, no po co to nauczać, jak to w niebie będzie? Czy to w ogóle ta nauka, jak to będzie w niebie, to do czegoś nie potrzebne. No, co ci potrzebne, jak będzie w niebie? Jak ty tam pójdziesz, tam jest wszystko obcykane. Tak? To co ja ci mogę powiedzieć o tym niebie? Rozumiesz? Ja ci o chlebie wolę powiedzieć. Jak tu na chleb zarobić, jak tu w ogóle na tej ziemi prezentować Chrystusa, jak tu żyć, jak tu się zakochać, jak mieć fajny seks. Nie wiem, normalnie żyć na tej ziemi. Rozumiesz, o co chodzi? To o tym w ogóle powinni w kościołach nauczać, jak w niebie będzie. W niebie będzie dobrze. Nie nauczamy też o rzeczach takich jak wielkie uciski i inne rzeczy, bo nas nic nie będzie ściskać. Rozumiesz, o co chodzi? Tu nie wiem, co to jest za namaszczenie kombinerek człowieku. Bo cały czas coś tam dłubią, co tam będzie i ściskać, jak tam będzie. Ja mówię, nie wiem, człowieku, jak mnie tam nie będzie, to mnie to obchodzi. Wiesz, o co chodzi? Co mnie to obchodzi? Tak? Ja nie będę w czasie ucisku. Bądź takiego usposobienia jak Chrystus. Zapragnij tego, zachciej tego. Powiedz, ja chcę, Panie Boże. Przemień we mnie wszystko, Duchu Święty, na obraz Chrystusowy. I to nie będzie jakiś obraz enigmatycznej postaci, tylko to będzie prawdziwy człowiek. Oczywiście to ci powiedzą, pyszny jesteś, duma cię zżera. Inni powiedzą, cielesny jesteś. Rozumiesz, o co chodzi? Ale ty wiesz, poprawisz przedziałek i pójdziesz dalej, tak? Wiesz dlaczego? Bo będziesz wiedział, że idziesz dobrze. Będziesz wiedział, że idziesz prawidłowo. Będziesz miał równiutko wywalone na to, co ci mówią. Bo będziesz jak Chrystus. Ty widziałeś kiedyś, żeby się Chrystus opinią niczym przyjrzał? Żeby Chrystus na przykład poprosił o informację zwrotną. Janie, skocz tam do pałacu Heroda i się zapytaj, co oni o mnie myślą. Rozumiesz? On od razu Herodowi dał ksywkę. Tak? I to nie była ładna ksywka. Tak? Powiedział, niech ten list tam wie. To było brzydkie. Bo dzisiaj powiedzieć tak do kogoś, to nie jest problem, tak? Ale kiedyś, jak się tak do kogoś mówi, tak samo jak się mówiło o tym psie, tak? Chociaż dzisiaj jest to faktycznie trochę nieładnie. Dążcie tu na ziemi do człowieczeństwa.
To człowieczeństwa. To człowieczeństwa. Bo inaczej będzie w waszym życiu odrealnienie. Odrealnienie będzie zupełne. I pseudoduchowość przykryje, tak, logiczne funkcjonowanie na tej ziemi. Ludzie, tu wszystko musi funkcjonować w balansie. Tu wszystko musi być zbalansowane. Tu nie ma czegoś takiego, że będziemy sobie w ogóle płynęli jak nimfy gdzieś tam po tych, rozumiesz, w nieboskłonach i będziemy sobie żyli. To bzdura jest. Rozumiesz? Ludzie mówią, ja tam idę głosić Ewangelię, kiedy Pan mnie pośle. Ja mówię, a nasi ludzie chodzą w piątki. Na przykład. Ty idziesz, kiedy Pan cię pośle, a nasi ludzie chodzą w piątki i kiedy Pan ich pośle. Taki mają tyń życiowy. Tak? Oprócz tego, kiedy Pan pośle, to jeszcze w piątki zawsze. Wy wiesz? Ale się nie patrzą w ogóle, wiesz, o co chodzi. Mówię, bo są realni. A mówię, wiecie dlaczego? Bo jak był szabat, tak? To jest napisane jak w górze, gdzie Jezus chodził. Gdzie? No gdzie? Do synagogi chodził. Taki miał, co miał takiego? Taki zwyczaj miał. Rozumiecie? Taki miał zwyczaj. On sobie tam chodził. Rozumiecie, o co z nim chodziło? Chrześcijanie mówią, ja tam będę pracował, jak mnie Pan pobudzi. A mówię, głód cię pobudzi, to na pewno cię pobudzi, raz 100%. Rozumiesz? To cię pobudzi. Pan, nie wiem, bo to jest w ogóle żenujące, co do mnie powiedziałeś już. Ale mówię, jak weźmiesz przykład z Jezusa, to zobaczysz, że Jezus zasuwał po kilkanaście godzin dziennie. Służbę swoją rozpoczął w wieku 30 lat. Wtedy zbudował co? Zespół finansujący. Nigdy Jezus nie czekał, tak, aż mu spadnie kawałek chleba z nieba. Jezus tego nie robi. Jezus albo pracował, tak, albo miał zespół finansujący. Składał się ten zespół z ludzi, którym on usługiwał. Demony z nich powypędzał, pouwalniał, pouzdrawiał i ci ludzie za nim chodzili i siali kasę w jego służbę. Tak działał Jezus. Tak? Ludzie upierają się jak dziady kalwaryjskie, rozumiesz? I mówią, wiesz, bo jestem duchowy. Nie zależy mi na wyglądzie. Ja mówię, jesteś chory na głowę, a nie duchowy. Duchowość nie polega na tym, że wyglądasz jak dziad kalwaryjski. Bo jak będziesz wyglądał jak dziad kalwaryjski, to tylko do dziadów będziesz mógł kłócić i głosić. Do 6% tego społeczeństwa. Rozumiesz? Ja mówiłem niektórym z was, Duch Święty mówi, pójdziesz tam do bezdomnych. Się przebrałem jako bezdomny, poszedłem do bezdomnych. Wtedy tak. Usiadłem sobie przy bezdomnych, którzy ciebie winko rozpijali. Usiadłem przy nim, wyglądałem, jak mnie życie przejechało. Rozumiesz, on do mnie mówi, pijesz się, ja mówię, nie wiesz. On mówi, co nie pijesz? Ja mówię, nie wiesz. Mówię, ja w ogóle mam taką rzecz, mówi, wiesz, że poznałem Jezusa, nie? I głosiłem tym ludziom Jezusa. Tak? A potem wróciłem do domu i się normalnie ubrałem. Kiedyś stoję na ulicy, na koszu, na śmieci, głoszę, bardzo dobrze ubrany. I słyszę, jak rozmawiają dwie kobiety. Jedna mówi do drugiej, mówi takie rzeczy, że w ogóle nie wiem, pierwszy raz je słyszę w życiu. Ale mówi, jak on dobrze wygląda, to musi być normalny człowiek. Rozumiesz, o co chodzi? Jezusa szata kosztowała tyle, co kilka koni. Rzymscy żołnierze rzucali o nią losy. Żołnierze, którzy mieli dobre pensje. Rozumiecie? On miał takie ubranie. Takie ubranie. Jezus dobrze wyglądał. Jezus dobrze się prezentował. Jezus był prawdziwym człowiekiem. U Jezusa nie było, rozumiecie, jakiejś luki. U Niego nie było takiego czegoś. Jestem duchowy. On był duchowy. On był duchowy. Tak? Z taką samą pasją, jak był wcześniej cieślą, potem chodził po wodzie. Modlił się kilkadziesiąt godzin pod rząd. Uzdrawiał chorych, wypędzał demony, wskrzeszał zmartwych. Dobrze wyglądał i nie śmierdział. Rozumiecie? Nie śmierdział.
Był człowiekiem. Bądź człowiekiem. Człowiekiem. Stworzonym na obraz Boga. Bogiem na ziemi. Bycie duchowym to bycie prawdziwym człowiekiem. To człowieczeństwem oddajemy Bogu chwałę. Być jak Bóg oznacza być człowiekiem takim jak Chrystus. Miejcie to w głowach swoich. Proszę was, żebyście się nie bali być ludźmi. Ludźmi. Niech to nie będzie jakimś przyćmieniem. Miejcie rozróżnienie, czym jest cielesność i czym jest humanizm. Humanizm i cielesność są podobne do człowieczeństwa. Podobne. 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 Ja długi czas handlowałem płytkami. Wiecie, płytki są do siebie bardzo podobne. Takie same płytki obok siebie leżą, bardzo podobne. Jedna kosztuje 18 zł za metr kwadratowy. Tak? A druga kosztuje 100 zł za metr kwadratowy. One są bardzo podobne. A wiecie, ale wystarczy tak puknąć. Tak? I ta za 18 zł to szlak ją trafia pod palcem. Tak? Ale są bardzo podobne. A te, które kosztują 100 zł, to może po nich jechać, nie wiem, walec drogowy. Jest wielka różnica. A rzeczy są podobne do siebie. Podobne. Jakimi kratkami handlowałem. Wiecie? Przywozili mi przedstawiciele kratki. Były takie kratki, że taki kawałek kratki kosztował 600 zł. A były takie kratki, co kosztowało 120 zł. OK? Wyprodukowane w Chińskiej Republice Ludowej. Tylko jak tą kratkę za 600 zł sobie założyłeś, tak? To ona była i była i była i była. Tak? A tamta, proszę ciebie, po roku to cię rdzewiała. Chociaż była z czego? Ze stali nierdzewnej. A to jest specjalny rodzaj stali nierdzewnej z takim bonusem, że rdzewieje. Wiesz, co powiem? Zrobiony, proszę ciebie, przez ludzi wyrabiających 500% normy. Proszę cię, nie pomyl człowieczeństwa z humanizmem i z cielesnością, ale inwestuj w bycie człowiekiem. Wstajmy, proszę. Ojcze, ja modlę się o głębokie zrozumienie tego, że powołałeś nas do człowieczeństwa. Ojcze, my jesteśmy ludźmi, ludźmi na Twój obraz. Jesteśmy przedstawicielami Twojej obecności tutaj na ziemi. To Twoje cechy są w nas. Potężny, Święty Duchu. Ja przeklinam wszelkie odrealnienie nad Kościołem i nad całym zespołem apostolskim obóz Boży. Ja ogłaszam manifestację człowieczeństwa. Ja kładę głęboką granicę między humanizm, cielesność, a człowieczeństwo. Ja w imieniu Jezusa ogłaszam, że jesteśmy ludźmi na obraz Boga. Jesteśmy Chrystusowcami. Duchu Święty, pomagaj nam w tym. My decydujemy teraz, że chcemy, aby całe nasze życie było zbalansowane. My chcemy prezentować realne człowieczeństwo, takie, jakie było w Chrystusie Jezusie. Duchu Święty, my teraz wierzymy i nie wycofamy się z wiary. Amen.